Halo! Z tej strony Kamila Blady, dzisiaj sobie gramy SCP Tajne Laboratorium Huberta Moszka. Ze mną są takie osobistości jak Hubert Moszka, Gabor, Kekwifun, Zyter.pl, może na tesie, Bichudy, może macie tu jakieś inne ksywy, czy co? Ej, Bichak, San Krykstos, Adwe, pierwszy raz od Adwe słyszę, Chudy, Hubert Moszka, Gabor, Kevin Fan, Kinro, Kowek, też nie znam, Narwo i Zyter. Nie mam pojęcia, jakieś nowe osoby nam się tutaj, pojawiły. Żeby było fajnie, na pasowało. Dobra, kto jest tutaj ten, kto jest tutaj nowy? Proszę się odezwać. Ja jestem nowy. Ja tutaj. No dobra, to miło wszystkich nowych poznać. Tak, dzisiaj będziemy trochę roleplayować. Ostatnio nie roleplayowałem za bardzo, a teraz już będziemy roleplayować. No dobra, zaczynamy. O, i zapamiętało od razu kozak. Dobra, jesteśmy sobie naukowcem. Szukamy szafki. Jest generalnie fajnie, bo jest to nowy patch, testujemy nowy patch. Hejka, co tam? Hejka wszystkim. Witam pana strażnika. Mam czerwoną kartę, panowie. Mi się bardzo spodobał. Ktoś chce coś ogłosić, panowie? Coś? Chyba nie. No dobra. Nie. No, szukamy wyjścia w takim razie. Bycie naukowcem to, boże, bycie ochroniarzem nie jest prosta sprawa, wiecie, bo generalnie ochroniarz jest taką klasą, która nie ma za bardzo szans ze SCP-kami. Jest taki, no jest, to jest dobra broń, jak najbardziej, co nie? Ale nie ma za bardzo szans ze SCP-kami, jego zadanie generalnie jest jakkolwiek zabezpieczyć naukowca, w najmniejszym tego słowa znaczeniu, mam przejście, panowie. I takie jest jego zadanie, bo ze SCP-kami on nie ma szans. Drzwi otwarte. Więc tak trzeba żyć. Dobra, są windy, jedziemy. Jeszcze jest chyba jeden ten ochroniarz i pojechał bez nas. Bardzo możliwe. Dawno nie było SL-a, co nie? Lubicie SL-ka. Bardzo. O! Ej, co to za trupy tu są? Zyter umarł. O co chodzi? Przez kogo? Przez MTF-a. Pistolet. Albo pistolet. Dobra, szukamy. Nie będziesz. Szukamy ocalałem. Rozdzielamy się, czy nie? Czy w grupie lepiej? Ej, mrugacz, uwaga, uwaga! O, może jednak cofnijmy. Może jednak cofnijmy. Otwieram. Wy się patrzcie. Dobra, cofamy. Będzie nas gonił. Szybko do zbrojowni! To nie. Halo! Uciekajcie, to lepiej. O, lipę mamy trochę. Bardzo mamy lipę, panowie. Dobra, zaraz. Burdełe! Nie wiedziałem, co zrobić w tej sytuacji. Mogę chwilkę tu poczekać. Mam apteczkę. Nie za miła sytuacja. Kurde, ale ładnie wyminąłem mrugacza i łazarza, aczkolwiek no... Nie udało się. Widzieliście, że po dewczy macie takie informacje fajne? Widzieliście? Nie wiedzieliście. Teraz wam pokazałem. Mam 16 pingu, 60 klatek. O nie, moja cała specyfikacja tu jest. No chyba nikogo jeszcze nie przemienił. Dobra, no to... Myślę. I swoją taktyką, czy garysmodową? Pójdźmy garysmodową. Pokrzam. Bardzo mi się podoba zaistniała sytuacja. Szczególnie, że wiem, gdzie jest wyjście, co nie, ja się uleczę. Bo jak trafię drugi raz do łzowego, to jestem niestety ale martw. Widzę, pozmieniało mi się trochę ustawienie graficzne. Antyaliasing mi się wyłączył, więc wszystko jest trochę zaostrzone bardziej. To mi się trochę nie podoba, ale da się to przeżyć. Entrance. I są windy. Halo? Kogo my tu mamy? Chudy? Aha, dobra, uciekajmy. Co za chudy go ominął? Ja oczywiście nie mogłem. Starszy ochroniarz tam jest, przydałoby się go zgarnąć. Dobra, tam jest łażec, więc próbujmy znaleźć nową... Nie! Nie! Nie chcę znowu trafić na łazarza otwartymi drzwiami, pójdę tylko do łazarza. Ale wiem, gdzie jest wyjście. Łazarzem trudno trafić, wiecie?
Nie goń. Nawet nie mam do niego. No nawet do niego nie strzelam, kurde. Bo wiem, że. Wiem, że. Tracę tylko amunicję, która może się przydać na klasę D. Jakiegoś plagusa, któremu zadam jakieś sensowne obrażenia. Goni mnie, jak tu nie ma. Jest winda otwarta, jest winda otwarta. Dobra, schodzimy znowu do tego. Wiem, gdzie jest zbrojownia, pójdziemy sobie po P90. Nie mam granata, żeby go jakoś wykurzyć. Jedzie. Siema, co tam? Kurde! Ej, o nie, nie zaznaczyłem. Czekaj, Garry's Modem. To była ta przecięta linia, czy ta nie przecięta? Nie pamiętam. Niech się dzieje. Dobrze. Nie mam radia, żeby się jakkolwiek skomunikować z kimkolwiek. Więc jestem trochę w dupiu. Nie mam karty. Cholera jas. Ała jejdź, ale najgorzej, naprawdę. Jestem tak w dupie po prostu. Dobra, tu sobie wejdę, będę miał kartę dowódcy. Dziękuję bardzo. Idziemy sobie po lepszy karabin maszynowy. Znajdziemy zbrojownię z amunicją. Przeżyjemy, kurde, nie mam. Kurde, że chociaż radia, żeby to jakoś, nie wiem. Nie wiem, jakiś kontakt nawiązać z kimkolwiek. Halo, radio, mordo. Dobra, mam chociaż te dwie rzeczy. Apteczki sobie od razu użyję. Dobra. Chyba taki dodatek jest najlepszy. Jeszcze ewentualnie weszły agenci CI. To jest bardzo możliwe w sumie, bo agenci CI są tacy dosyć, wiecie. Kto tu jest? O jejciu, stary. O, halo. Uwaga, uważaj. Cofka. Słuchaj, A2. Ajajaj. A2, wyjście! Kurde, no nie zdążyłem powiedzieć. Jest entres, entres, entres. Stary, wywalaj. Ale jestem w dupiu, ale jestem w dupiu. Przetworzył te przejście znowu. A2, nie, A2. Nie wiem, ojejcie, ale przypał, naprawdę. I goni mnie ten, no. Najgorsze jest to, że ja wiem, że ktoś tu jest. Najprawdopodobniej agenci CI, co mnie niepokoi. Jest. Co, za niski jesteś? No wskocz tam, masz tą barierką, wskocz, mordo. Stary, odpuść! Mordeczko ty! No nie no. Czemu Łazarz mnie zawsze musi gonić? Myślałem, że pomyliłem nie pomyliłem, pamiętam to. No odpuść, stary, proszę! Czuję, jakbym miał trochę... mam te stopy. Halo, słuchaj! Chudy, wyjście jak w Garry's Modzie z tego łzowego. Pamiętaj, jak będziesz łzowym, to jak w Garry's Modzie. Ogólnie to 106 jest otwarte. Dobra, chodź. Pójdziemy do niej i się poświęcę. Bo ona mnie goni chyba już od, nie wiem, CIA. Dobra, uwaga, są tu. Uwaga, cofka! Uciekaj. Dobra. Masz granat? Masz granat? Nie mam granat. Kurde. Niemiła sytuacja. Dobra, do 106. W tym rejonie. Spoko, na chillku. No to jest komputerek, ja już wziąłem. Ja sobie użyję. Nagrywam, Grzesiek, co chcesz. Dobra.
Zabił tutaj 106? O co chodzi? Bo jak zabił, to bardzo dobrze. Żyje? Dobra, nie biegło coś. No kurde. Najgorzej. Dobra, chodź. Dobra, chodź. Ty się poświęcasz czy ja? Ja czy ty? Ja mam kartę, ja mam o piątkę. Dobra, to ja wchodzę. Dobra. Zginął dla lepszego jutra. Bardzo ładnie zrobił to. Dobra. Adwe. Co to? Jakieś krzyki. Nie, to nie był Adwe, to był chudy. Ale jak w Garry's Modzie, mówiłem mu. Lewo. Jak w Garry's Modzie. Czemu to ciało Gabor zginął dla lepszego jutra? Palce może tak. Zabij go, Krixos, mordo. Halo, jakie spektajty, halo. Wszyscy żyją, bo się CI zrespili, wszyscy żyją. O, CD! Weźcie mnie, puśćcie. Jesteś zamierany do góry, chodź. Musimy cię eskortować. To niech ja... Gdzie Blood jest? A, o. Co? A, to starszy od CI. Nie miałem szans z tym ochroniarzem. Chudy uciekł, mówiłem, że jak w Garry's Modzie. Tak też tutaj. Więc bardzo dobrze, że uciekł. Tutaj. One minute remaining. Czemu Kindra tak kampi? A w jakim mierzu? To jest jak... Jak się skrada? Po prostu... Dominik? O! Tak blisko. Dobra, oddaj kartę. No zabij go! Oto twoje nagrodzenie. Skordowanie. No ja. Chudy. Zaraz się zniszczy. Tu. Krixos ucieka, jest CI-em, Kindra martwy, chudy only, remaining. Chodzi do Entrance'a, w Entrance'ie są jakieś CI-e. Jest jeden. Jest chudy. Apteczka. Dobrze! Koniec rundy? Ile tu ich było? Kurde. Bez szans byłem. Fajki. Ale ładna runda i tak było. Bez o kurde, Salem Stemaj, co to znaczy? Co to znaczy? Stajonate, to jest sytuacja po to wam. No, cicho, nie strzelajcie! Hubert mi tłumaczy, a wy strzelacie. Więc teraz, teoretycznie byśmy wygrali, no bo wszyscy zginęli, ale tylko jedna dupa uciekła. Musi co najmniej 35% uciec, żebyśmy wygrali. W ogóle Hubert jest tylko jedna dupa przetrwała, tak? Pomieszane, nie? Że niby wszystkie SCP-ki zostały zabite, trochę tam klas uciekło, żadnych naukowców nie przeżyło, ale jako tako, no to jest napisane, both sides have suffered losses and benefits, czyli po prostu, że wszystkie, każda ze stron poniosła jakieś straty i zyski. I no the winner is undeterminated, czyli po prostu, że zwycięzca jest nie do ustalenia. Aha, no w ten tak sposób. No dobra. Restart. Dobra, dawaj restart. I go next runda. No a jakie są zwycięstwa? Jako personę klasy D jest zwycięstwo? Jak to wtedy? Jakie jest wygrana strona jakby personelu klasy D, a tej drugiej? Jak wygra CI, to wygrywa klasa D. Jeżeli wygrywają tak naukowcy, 12 to minut 9 sekund. MTF. No dobra, rozumiem. Dobra, czyli ISCP, trzecia strona. Dobra, dawaj restart. Tak. Dobra. Fajna runda, taka bardzo... Że wszystko działo się, że samemu jestem, wiecie o co chodzi. Tak bardzo samotny wilk był w tym wypadku. Co mi się w sumie podoba, bo ja lubię taki tryb gry. W sumie, który nie zawsze się opłaca, bo jeżeli chodzi z samemu, to również nie ma zawsze wsparcia od swoich kumpli. Które może się oczywiście przydać w późniejszym okresie gry, jak walczy z jakimś SCP-kiem czy coś. Rundka się restartuje. Chodzi? Ja to tak dołączę. Ładowanie placówki.
Po prostu. O, jestem. O co chodzi? O, jestem. Się wracać. O, dobra. Cześć, naukowiec. Ja mu dałem moją opiątkę. Fajna rundka była. Kurde, a mnie bladnie zabił. Bardzo spoko rundka. Bardzo, przynajmniej dla mnie, klimatyczne. Ale bo granaty nie działają. Najgorzej. Dobra, dłuższe respy są. Dobra. D-boys. Proszę nie zamykać tych drzwi. Jak to zabija? Jaki roleplay? No, ja nie zabijam nikogo. Dobra, na ziemię! Na ziemię! Jak to na ziemię? Chips. Ej, panowie, chodźcie, uciekamy, mam kartę, panowie. Chodźcie. I w ogóle oni mają broń. Ciu, dobra, wiem, ale uciekamy stąd, jak najprędzej. To nie jest zła ucieczka. Jezus, jak przyfarciło się z tą kartą, jeju. Szybko. Nie, O nie! Go back! On jest daleko, spokojnie. MTF-y, z MTF-ami się bije. O, jedźcie. Nie. Nie tutaj. Może MTF-y się srogo zdziwił, kiedy zobaczył taki oddział D. Dobra, otwieraj. Bierzcie broń, bierzcie broń. Fucking shit. Kartę, żeby... nie wyjdziemy, to jest facility. Może któryś z nich znalazł czerwoną. O, dobra, uciekamy. Czerwoną ma. Dobra, uciekamy, panowie. Nie patrzycie! Na górę wszyscy. Jejciu, on tu nie doskoczy. No nie, co? Co? Nie, proszę, nie rób tego, Kryksos. Co Kryksos tu się stało? Przecież on za nisko skacze, o co chodzi? Dobra, masz... Tu jesteś oszukany w ogóle. Zabiłeś wszystkich kolegów, nienawidzę cię. A taka piękna runda, taka szybka ucieczka. Przeżyłeś, uciekaj. Przeżyłeś. Dobra, 2-5 personelów klasy dupa, to jest coś, że to nawet wygramy. Dobra, gej tam. Czekaj, nawet bym wkurzył. Czekaj chwilę. Tam na razie. Jej. Vlad jest z CP-kiem jeszcze. Ej, gdybyśmy się teraz MTF-ami zrespili. Ej, Bihaxen naukowcy, no przy się dzieje w tej lepszarce. Hubert i Adwe nie mają broni. To jest bardzo dobre. Jaki jest drugi SCP-ek, mam nadzieję, że nie... Słazasz, oni jeszcze o tym nie wiedzą. A brat wysadza? Nie, jest Warhead włączony niestety. Myślę, że MTF-y się zrespił, tak szczerze mówiąc. Byłoby bardzo fajnie, ponieważ... Po prostu no... No niesprawiedliwe, mogłem skakać, a nie skakałem. Jak on mnie dorwał? Przecież on za nisko skacze, ten SCP, no. On przecież w dodatku jest ulany. O, helikopter! Ej, ratujmy się, panowie! Tak, o nie, tak. Najgorzej. Nie zdążymy. Jak to się poddajemy? Może Huberta zdarzy... nie. Jak coś, to się poddajemy. A szkoda. Szkoda bardzo. No. Szkoda. Ja to niech leci, on tam nie siedzą. Jak będzie sprawdzić, czy oni tam nie siedzą, ale reszta leci. Dobra. Dobra. No, kwestia sekund. O? Co ci stało? Idziemy. No ktoś Warheada pójdzie włączyć, to możemy wybuchnąć wszystko. I pozbyć się SCP-ków w łatwy sposób. Ej, o co chodzi? Czemu mam takie lagi? Ale ciekawe, że karty nie wybuchną.
Czemu to wszyscy pójdzie? No chodź. Łaj, laser ma, to co jak ja. Boże. Jak będą SCP-ki, to szybko za gate'a. Jak nieśmiałek, żeby się wkurzył. A jak łazasz, to po prostu biec. Możesz? No nie, naprawdę. Ojeju. Halo, są jakieś MTF-y w entrance'ie, otworzyłyby gate A? Pok, pok. O, halo, dzień dobry. O, trupy. No, co? Kiedy? Wszędzie trupy. Patrz, podobny do mnie, nie? Boże, no nie mogę trafić normalnie. Nieśmiak! Dobra, to możemy go zabić, bo teraz ma cooldown. Gdzieś w heavy jest. Chodź. Dobra, teraz, panowie. Jest friendly fire? Tak. Dobra. Latarka. Boże, chudy, stary, jak my to zrobiliśmy? Chodź szybko. Boże, co to było? CI. Dobra, stary, wywalaj. Mogę mu lasera pokazać. Apteczki też nie mam, ale przerypane. Który się MTF miał apteczkę? Pokazasz. Mordo bloody, no nie! Nie dla psa. Cześć. Ale słaba sytuacja, jej ciuniu. Jestem tak w dupie w tym momencie. Za przeproszeniem. Muszę się udać poszukać naukowców. Ty, którzy przeżyli, to może być dla mnie bardzo duże wsparcie. Plus mają apteczkę, która naprawdę może, ale to może. Nie musi zawsze. Oni mogą już być martwi. Tak jak na przykład ten tu kolega, który umarł chyba na początku właśnie. Kto to był? Halo, czy ktoś mnie słyszy? Radio, melduj się. Raz, dwa, trzy. Odbiór, radio. Halo. Radio, odbiór. Houston. Radio, halo, odbiór. Jeszcze cofam, nie? O co chodzi? Ajajajajajajajaj. Brak amunicji połączony z brakiem jakiejkolwiek osoby, która może nam pomóc, jest... No nie napełnia mnie determinacją. Jedyne, co mi może w tej sytuacji pomóc, to amunicja, którą zabili zbrojowni. Już nie? No tylko ulepszarka może mi w tej sytuacji pomóc i ulepszenie broni do statusu karabinu. Albo spierdzielanie stąd w trybie natychmiastowym. Pamiętam przejście? Pamiętam drogę? Nie, więc na ślepo idziemy.
Jeszcze gate'y zamknięte, nie mam... Co? Co tu? A, dobra. Warhead wszystko otwiera, zapomniałem. Myślałem, że ktoś tu chodzi, wiecie? Ale nie chodzi. No mam jeszcze jakieś 60 sekund. Było przejście chyba wprost od... Tych nigdzie nie skręcałem. Chyba. No Warheada nie chcę wyłączyć, bo prawdopodobnie włączyły te MTF-y. I gate był na prawo najbliższy chyba. Nie teraz. Nie teraz, okej? Okay? Ale ładna rundka, chyba się Wojszczat zepsuł. W sensie, no nikt już nic nie mówił. Więc... Była dla mnie mega... O, w ogóle wyrzuciło mnie z gry, panie Hubercie. Aha. Fajna runda. Serii kończymy odcinek, co? Spika to się wywaliło, było na chwilę user time out. No. Tak, tym akcentem kończymy. Pierwsza runda fajnie, ale tym 106 się tak irytująco gra, że... Ej, kogoś w ogóle wywaliło, kogo w ogóle wywaliło z tego? Gdzieś. Mnie wywaliło. Gdzieś.